Kropielnica. Podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Ojciec Michał Legan z zakonu świętego Pawła I Pustelnika, czyli po prostu Paulin. Prowadzi m.in. na YouTubie Kilka słów o słowie, krótki, ale bardzo treściwy komentarz do Słowa Bożego. Na jego witrynie legan.eu znajdziemy archiwum wielu wideo rekolekcji oraz dana jest możliwość dodania swojej intencji modlitewnej. Miło, bo my właśnie o tej modlitwie teraz trochę porozmawiamy. I czuję, że ta rozmowa będzie bardzo treściwa, bo ojca Michała ukształtowała duchowa stolica Polski, czyli Jasnogóra. I poza tym, zresztą jest bardzo wykształconym człowiekiem, doktorem habilitowanym, ale też od razu zaznaczam, że obok wielkiej wiedzy jest także przyjaznym i otwartym człowiekiem. Miałem też okazję zaobserwować ojca w trakcie lednicy i byłem pod ogromnym wrażeniem ojca otwartości, dlatego bardzo się cieszę, że ojciec jest razem z nami. Witam serdecznie i bardzo mi miło, miły wstęp. Pierwsze pytanie. Po co w ogóle, ojcze, my się modlimy? No bo przecież nie po to, żeby Pana Boga do czegoś przekonać, no bo On jest wszechwiedzący, zna On najlepsze rozwiązania. Przecież nie po to, aby Go prosić o pomoc, no bo On wie, co jest dla nas najbardziej pomocne. Nie po to, żeby Go poinformować, no bo o wszystkim wie. Więc po co? Jak ojciec to odczuwa? To jest właśnie ta podstawowa różnica pomiędzy modlitwą poganina a modlitwą chrześcijanina. Poganin jest przerażony tym, że Pan Bóg może chcieć dla niego źle, albo może nie wiedzieć, co będzie dobre, albo może go nie lubić, albo może być nim niezainteresowany, może spać. Dlatego poganin stara się ze wszystkich sił wpierw zwrócić uwagę Pana Boga, potem Pana Boga przekonać, że jest wart miłości, często różnymi ofiarami, darami, namówić swojego Boga na to, żeby czynił nam dobrze. No i przede wszystkim poganin stara się przekonać Boga, że warto być dla Niego miłym, bo to się opłaca. Dostaje się za to jakieś właśnie kolejne ofiary czy dary. Tymczasem chrześcijanin zupełnie nie tak postępuje. Chrześcijanin wie, że Pan Bóg przede mną i bardziej niż ja wie, co dla mnie będzie dobre. I co więcej, chrześcijanin wie, że Pan Bóg, to jest być może najważniejsze zdanie, jakie wypowiem dziś w naszej rozmowie, Pan Bóg znajduje rozkosz w dawaniu łaski. Pan Bóg po prostu jest szczęśliwy, kiedy może nas uszczęśliwić i swoich łask nie tylko nie skąpi, nie tylko nie trzeba go przekonywać i namawiać, ale wprost przeciwnie, przed nami i bardziej niż my wie, czego potrzebujemy. Natomiast chrześcijanin niestety ma świadomość tego, że sam jest ciągle na tą łaskę niegotowy, że ciągle ma zbyt zamknięte serce. I dlatego chrześcijanin modli się nie po to, żeby zmienić wolę Boga, tylko po to, żeby siebie zmienić, żeby w sobie wzbudzić, zbudować większe zaufanie wobec swojego Ojca w niebie i w sobie wzbudzić większe pragnienie, by wola Ojca się działa. To jest jakby pierwsze zadanie chrześcijanina i dlatego każda modlitwa, nawet gdy myślimy, że modlimy się prośbą, nawet gdy myślimy, że wysyłamy do Boga jakieś konkretne intencje, ma ten swój pierwszy podstawowy cel, to znaczy mnie zmienić, we mnie wzbudzić większe zaufanie Bogu, we mnie wzbudzić to większe pragnienie, bym powtarzał, bądź wola Twoja, bądź wola Twoja. Jak tak słucham ojca, to wydaje się, jakby modlitwa była osadzona na naszym dobrym zdaniu o Panu Bogu, że jeśli wiemy, że On rzeczywiście jest czystą miłością, to my chcemy mieć z Nim kontakt, aby ten kontakt mnie przemieniał, nie Jego, więc to nie jest instrumentalne traktowanie Wszechmogącego, tylko po prostu prośba o pomoc, mimo że On najlepiej wie nawet o tym, co ja powinienem prosić, chociaż proszę.
No zdecydowanie jak ze wszystkim w naszym życiu, także i w modlitwie, rolę kluczową odgrywa nasza wizja Pana Boga, czy to jak my sobie Pana Boga wyobrażamy. Czy wyobrażamy Go sobie na swój obraz i podobieństwo, czy jesteśmy spadkobiercami tych, którzy tworzyli sobie Boga ze srebra i złota, takiego Boga udomowionego, kanapowego, Boga, który pójdzie wszędzie tam, gdzie ja go poprowadzę, takiego Boga, który będzie po prostu no właśnie Bogiem hodowlanym, czy może po prostu spojrzę na rzeczywistość taką, jaką ona jest, a jeszcze bardziej spojrzę w Ewangelię i zaufam Jezusowi Chrystusowi, kiedy On mi opowiada prawdę o Bogu Ojcu. I jeśli pewnego dnia moja droga nawrócenia będzie ku temu prowadziła, że ja wreszcie odkryję prawdziwy wizerunek Boga Ojca, to wypełnią się także wszystkie moje modlitwy, wszystkie pragnienia mojego serca, bo ostatecznie o to najbardziej człowiekowi przecież chodzi. Kiedy Jezus opowiada o swoim Ojcu, kiedy opowiada w Ewangelii o tym, jaki Bóg jest naprawdę, no to mówi więcej, mówi: ja po to przyszedłem na świat, to jest moja najważniejsza misja, opowiedzieć prawdę o Bogu, pokazać wam, jaki Bóg rzeczywiście jest. I jak to nam się uda, a jest to praca na całe życie przecież, na tym polega to nasze, ta nawet bym powiedział walka, którą toczymy. Jeśli to nam się uda, to nagle się okaże, że cała nasza modlitwa zamieni się w uwielbienie, dlatego że już będziemy wiedzieli, że o nic prosić nie musimy. 15 rozdział Ewangelii Łukasza o tym mówi. To jest ta przepiękna przypowieść o miłosiernym ojcu i dwóch marnotrawnych synach. Przecież oni jeden i drugi nieustannie próbują nawrócić swojego ojca, żeby zaczął myśleć i postępować tak, jak oni chcą. A czuła, cierpliwa i miłosierna miłość ojca sprawia, że odkrywają, iż nigdy niczego im nie brakowało, że nigdy nie byli traktowani jak słudzy, niewolnicy, wyrobnicy, że zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem. Ojciec mówi: wszystko, co moje, jest twoje. I że właściwie jedyne, o co warto w życiu walczyć, to o tą relację z Bogiem Ojcem, relację z Ojcem po prostu. I teraz zadam trudne pytanie. Jak mają do tego podejść osoby, które mają zniekształcony obraz Pana Boga? Czy to kulturowo, czy to z własnej decyzji i woli, czy to z powodu swojego środowiska? No wiemy, jest wiele powodów, które wpływają na pewien zamęt. Jeśli one są źle nastawione do Boga, a chcą się zacząć modlić, jak mają to zrobić? I pytam nie bez powodu o to ojca, bo domyślam się, że konfesjonał Jasnej Góry bardzo wiele takich przykładów wprowadził do życia ojca i wielokrotnie musiał się ojciec z tym mierzyć. Więc jak zrobić, żeby przekonać osobę zdystansowaną, a czasami nawet wrogo nastawioną do Boga, która jednak chce się modlić, ponieważ czuje taki wewnętrzny przymus, trochę nakaz, a nie chce zacząć właśnie od tego pierwszego punktu fundamentalnego, czyli zmiany obrazu Pana Boga? Ja przede wszystkim myślę, że nie ma osób na świecie, które by miały tak nawrócone serce, by już mogły powiedzieć o sobie: zrozumiałem, jaki jest Pan Bóg i jestem już na takim etapie, na którym ta cała prawda zajaśniała mi przed oczami i już nic ze swoją wiarą zrobić nie muszę. Ja jestem przekonany, że my wszyscy jesteśmy nieustannie w takim stanie właśnie docierania, odkrywania dzień po dniu ewangelicznej prawdy o Bogu. I w związku z tym to pytanie księdza tak naprawdę jest pytaniem o każdego z nas. Jeśli wiem to jedno o sobie, że skutkiem grzechu pierworodnego, pierwszym podstawowym skutkiem grzechu pierworodnego jest fakt, że przestałem ufać Bogu, że zacząłem być wobec Niego podejrzliwy, że zacząłem myśleć, że coś mi chce odebrać,
że mi się ten obraz Boga w sercu zniekształcił, bo przecież na tym polega grzech pierworodny, prawda? I jeśli wiem, że każdy z nas został tym skutkiem grzechu w równym stopniu dotknięty, no to odkrywam nagle, że w Jezusie Chrystusie jest szansa, by ten prawdziwy wizerunek Boga Ojca odzyskać. I właśnie, przecież teksty liturgiczne mówią wyraźnie, że Bóg naszych modlitw i hymnów w ogóle nie potrzebuje, że nasze modlitwy nie są po to, by Go nasycić, że nasze modlitwy są po to, żeby przed nami się światło prawdy ujawniło. I dlatego jeśli ktoś z naszych słuchaczy pomyślałby o sobie, mam bardzo zniekształconą wizję Boga i chciałbym dotrzeć do prawdy o tym, jaki Bóg jest naprawdę, no to ja bym ciągle odsyłał do Ewangelii. Proszę zwrócić uwagę na taki bardzo prosty fakt. W Ewangelii mamy tylko jeden, jedyny moment, w którym widzimy Matkę Bożą modlącą się do swojego Syna. Jest taki moment. To się dzieje w Kanie Galilejskiej. I jej modlitwa brzmi tak. Wina nie mają. Synu, wina nie mają. Kropka. To nawet nie jest zdanie zakończone znakiem zapytania czy trzema kropkami. To jest zdanie oznajmiające, krótkie, niesamowicie realistyczne i bardzo skondensowane, pokazujące wprost, że gdzieś jest jakiś problem. Maryja o tym problemie w sposób oznajmiający swojemu synowi mówi i nawet go nie przekonuje, żeby zareagował. Nawet go nie prosi. Bo ma dobre zdanie, niech ojciec zobaczy, nie? I dlatego chce tak przedstawić. Nie? Tak jest. Tak, ona po prostu doskonale wie, że on będzie wiedział, co z tym zrobić. Że nie musi go namawiać na czynienie dobra. Ona wie, że nie musi mu tłumaczyć, jak powinien postąpić. Ona mu nie mówi, synu, zobacz, nie mają wina, a ty mógłbyś zadziałać. Oni będą szczęśliwsi, jak ty zadziałasz. Trzeba by tego wina więcej, to może zrób cud. No proszę cię, namawiam, pamiętaj, że to są nasi przyjaciele, dobrzy ludzie. Nic takiego nie robi. Krótkie, oznajmiające zdanie, które otwiera serce Boga natychmiast. I ona ma wobec Niego całkowite zaufanie, że On lepiej niż ona będzie wiedział, jak postąpić. Bo może my ludzie, może prosimy czasami o rzeczy, które są wbrew woli Boga i nie daj Boże, żebyśmy coś takiego dostali, bo będziemy głęboko skrzywdzeni. A Bóg wie, kiedy i co nam dać. Maryja tego świadoma, mówi, wina nie mają, kropka. Zajmij się tym albo nie zajmij. Ufam, że ty wiesz lepiej ode mnie. Gdybyśmy my umieli się tak modlić. Czyli rozumiem, że ojciec proponuje wejście w maryjną szkołę modlitwy w takim rozumieniu, żeby nim rozpoczniemy tę modlitwę, powiedzieć, Panie Boże, wzbudzić w sobie takie zaufanie, że On będzie wiedział lepiej i nawet jeśli ja mam pewne zniekształcenia, bóle, dystanse, to po prostu mu to oddać i zaufać, że on mnie wyprowadzi z tego zniekształcenia i doprowadzi do tego, czego chce. Tylko to będzie w procesie, to będzie w czasie i po prostu musimy się uzbroić w cierpliwość. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że bardzo często modlimy się, potem nie zauważamy efektów tej naszej modlitwy, bo myślimy po ludzku i wpadamy we frustrację i przekonanie, że Bóg nas opuścił, nie wysłuchał, że Bóg nie jest dla nas dobry i nas nie kocha, skoro nie zrobił tego, o cośmy go prosili. I nagle tracimy wiarę, tracimy zaufanie do Boga, bo modliłem się o uzdrowienie, modliłem się o zdanie matury, modliłem się o takie albo inne rozwiązanie moich spraw i to nie nastąpiło. I wtedy no, powstaje problem, prawda? Ja tu cierpię, choruję na przykład, a uzdrowienie nie przychodzi. Czy Bóg mnie nie kocha? Czy Bóg mnie nie słyszy? Czy moje ofiary są za małe?
No, to jest takie niebezpieczeństwo handlu z Bogiem, prawda? Traktowania Boga jak takiego automatu. Ja wrzucę monetę, a wypadnie łaska, której potrzebuję. No i to jest bezpośrednie ryzyko utraty wiary. Tymczasem, no, Maryja uczy czegoś bardzo odwrotnego, takiego nieustannego powtarzania przez całe życie: bądź wola Twoja, nie moja, tylko Twoja. Bądź wola Twoja. Proszę zwrócić uwagę na to, jak my w tym naszym zranieniu grzechem pierworodnym często traktujemy modlitwę technicznie albo magicznie. Często na przykład w internecie widzę takie ogłoszenia, że ktoś podpowiada mi modlitwę skuteczną. Co to znaczy modlitwa skuteczna? No bo jeżeli ktoś pisze o jakiejkolwiek modlitwie, czy to będzie nowenda popejańska, czy jakaś litania, czy psalmy, czy cokolwiek, pisze mi, że to jest modlitwa skuteczna, to w domyśle ona skutkuje na Boga, to znaczy zmienia wolę Boga, pokonuje Boga ta modlitwa. Jakby była trochę instrumentalnym podejściem do tego Boga, że my chcemy mieć nad nim trochę kontrolę. Dokładnie. Tak, bo ta modlitwa jest tak skuteczna, że jak ja ją odmówię, to Bóg nie będzie miał wyboru, będzie musiał postąpić tak, jak ja chcę. To jest magia, to jest pogaństwo i to jest traktowanie Boga jak wroga, jak przeciwnika, którego można pokonać jakimś zaklęciem. Nie? Dlatego proszę dobrze mnie zrozumieć, ja, broń Boże, nie jestem wrogiem długich modlitw, wytrwałych, bo przecież to jest głęboko ewangeliczne. Spotykamy w Ewangelii wiele świętych postaci, które się modliły długo i wytrwale. Nie jestem, broń Boże, wrogiem na przykład nowenny pompejańskiej. Sam kocham tę modlitwę, ale trzeba mieć świadomość, po co się to robi, nie? Także gdzie indziej jest skuteczność, że skuteczność nie jest w tym, że ja zapanuję nad Bogiem, tylko ja mu pokażę swoje serce, swoją otwartość i z tego będzie wynikała ta skuteczność. Dokładnie tak. Co więcej, nawet pokażę mu pewnego rodzaju swoją desperację. Proszę sobie przypomnieć przypowieść o wdowie, która chodziła do sędziego błagać i błagać, była w tym namolna, była w tym nawet męcząca. Jak się czyta Ewangelię, to tam właściwie wynika z niej, że zły sędzia miał jej tak dosyć, że było mu niedobrze, kiedy ją słyszał, kiedy ją widział, bo tak była namolna w swoim proszeniu. I Jezus mówi, że jest to jakiś obraz modlitwy, prawda? Tylko o co w tej modlitwie chodzi? O pokazanie totalnej desperacji. Tak samo z kobietą, która przychodzi do świątyni, żeby zostawić dwa ostatnie pieniążki, nie? To jest kobieta, która prawdopodobnie, tak się domyślamy z kontekstu, była wdową i po śmierci swojego męża otrzymała 10 pieniążków na 10 dni życia. Takie było prawo żydowskie. I ona po 8 dniach żałoby przychodzi do świątyni, żeby dwa ostatnie pieniążki na dwa ostatnie dni życia oddać Bogu, wrzucić do skarbony. I Jezus mówi, dała najwięcej z nich wszystkich. Bo inni dawali z tego, co im zbywało, a ona w akcie desperacji przyszła oddać Bogu swoje ostatnie 2 dni życia i powiedzieć: albo ty się mną zajmiesz, albo ty się mną zaopiekujesz, albo ja umrę. Nie ma trzeciej drogi. I Bóg tego rodzaju desperacką modlitwę kocha. Tylko ta modlitwa nie ma nigdy w naszym sercu służyć temu, żeby się działa nasza wola. Tylko ma być też pewnego rodzaju obrazem poddania się woli Boga. Ja jestem zdesperowany, mi jest w życiu bardzo źle, trudno, nie radzę sobie kompletnie, mam już tylko Ciebie, Boże, więc w totalnym zaufaniu oddaję Ci moje życie, wylewam przed Tobą prawdę o sobie. Tak jak to zrobił Dawid przecież w tych przepięknych psalmach, w których mówi: z głębokości wołam do Ciebie, bo jestem grzesznikiem i w tej głębokości, w tej ciemności albo Ty mnie uratujesz, albo nie ma dla mnie nadziei.
No jestem zachwycony, ojcze, jak ojciec płynnie z jednego fragmentu w drugi przechodzi. To zresztą widać po tych komentarzach, które publikuje ojciec w internecie, że tego naprawdę to jest ogromna wiedza, więc pozwolę sobie z niej jeszcze skorzystać i sprowokować takie pytanie. Czy trzeba być zdesperowanym, żeby mieć głęboką modlitwę? Bo można wyciągnąć taki wniosek z tego, co wybrzmiało przed chwilą. Podejrzewam, że nie i mam jakby na bazie tej mojej wiedzy tak wynika. Tylko chciałbym, żeby od ojca wypłynęło, w jakim sensie ta desperacja ma być. Czy ona oznacza pewną rezygnację z siebie, zapomnienie o sobie? Na czym ma polegać moja współpraca z Panem Bogiem w ramach modlitwy? Bo wie ojciec, my jesteśmy w takiej kulturze, która bardzo mocno akcentuje personalizm. Osobowe podejście tak do człowieka, nasze akcentowanie wolnej woli, tego, że ja w tym wszystkim mam być. Ja nie mam być, jakby cytujemy, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I my dzisiaj nie chcemy tego rozumieć, że sługa czy służebnica to jest ktoś wycofany, tylko chce on być w pełni zaangażowany. Więc jak obok tego współpracować z Bogiem, który lepiej wie ode mnie, co jest dla mnie dobre? Jak w tym paradoksie się odnaleźć? Na podstawie mojego życia i mojego sposobu modlitwy i myślenia jestem przekonany, że tak długo jak człowiek jest silny i mocny, tak długo się nie modli i tak długo nie potrafi powiedzieć bądź wola Twoja. Jestem przekonany, że potrzebujemy takiego dotarcia do ściany, żeby nie powiedzieć dotarcia do dna, żeby odkryć, kim jest naprawdę Pan Bóg w moim życiu. Pewnego rodzaju desperacja jest człowiekowi bardzo potrzebna, szczególnie w modlitwie. I ona, broń Boże, nie oznacza ani rezygnacji, ani bierności. Wprost przeciwnie, wymaga jakiegoś bardzo wysokiego poziomu aktywności. Proszę sobie przypomnieć pewien wzór ewangelicznej modlitwy, jakim jest to przepiękne zdanie, które wypowiedział człowiek, którego nazywamy dobrym łotrem. To był człowiek, który był u kresu swoich sił, u kresu wszystkich swoich ambicji i nadziei. Człowiek, który wisiał na krzyżu i widział wyraźnie, że wszystko to, co sobie o swoim własnym życiu wyobraził, o swojej historii, wszystkie jego plany, marzenia, wszystkie jego aktywności, wszystko to okazało się być wielkim fiaskiem. Ten człowiek po prostu już nie ma ani chwili do stracenia i wobec tej swojej totalnej bezsilności i słabości, wisząc na krzyżu, on postanawia zwrócić się do Jezusa i to zwrócić się w sposób, który jest zupełnie wyjątkowy, dlatego że to jest jedyny człowiek we wszystkich Ewangeliach, który powiedział do Jezusa po imieniu: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. On jedyny tak zrobił. Matka Pana Jezusa mówiła do Niego: Synu. Uczniowie, najbliżsi przyjaciele mówili: Rabuni, nauczycielu. Natomiast ten jeden, jedyny człowiek zwraca się do Jezusa wprost. Był jeszcze żebrak spod Jerycha, który powiedział: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Użył całego królewskiego tytułu, zwrócił się do Jezusa w sposób bardzo uroczysty, nawet powiedziałbym ceremonialny, powołując się na jego królewski ród. Tymczasem ten desperat na krzyżu, który widzi fiasko całego swojego życia, i już ma tylko jeden oddech i jedną sekundę, żeby to wszystko uratować, mówi: Jezu, po imieniu woła. I to go zbawia. To sprawia, że otrzymuje natychmiast obietnicę: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I ja myślę, że to jest ta postawa modlitewna chrześcijańska, która oznacza: ja jestem bezsilny, ale nie jestem bierny. Jestem kimś, kto zawsze może do Jezusa pobiec i zawołać właśnie w taki bardzo bezpośredni, nawet spoufalający się sposób, może zawołać: Jezu, po imieniu. Zresztą cała modlitwa chrześcijańskiego wschodu to jest przecież ta święta modlitwa powtarzania imienia Jezus.
imienia, które jest sednem całej modlitwy, jest fundamentem, trzonem, takim rdzeniem całego chrześcijańskiego doświadczenia, bo to jest imię, które jest największym egzorcyzmem, imię, które jest, zastępuje czy wypełnia każdą modlitwę, imię, które, w którym to jest jedyne imię na świecie, w którym jest zbawienie. Więc właściwie to wołanie słowa Jezus jest, można by powiedzieć, po prostu modlitwą idealną. I tutaj znowu nie chodzi o metodę, nie chodzi o to, żeby znaleźć sobie cyfrę, że teraz ja będę w ciągu dnia 1000 razy powtarzał słowo Jezus albo 10 000 razy. Chodzi o to, żeby to Jezus był w centrum mojej modlitwy, a nie ja. I żebym to nie ja był zadowolony z mojej modlitwy, tylko żeby ta modlitwa uszczęśliwiła serce Boga. Bo jak nie daj Boże ja będę z modlitwy zadowolony, to znaczy, że modlę się do siebie i do swoich wyobrażeń, a nie do mojego Boga. I jak ciekawie ojciec tutaj streścił całą teologię cierpienia i połączył ją z życiem modlitwy, że chodzi właśnie o takie dzięki cierpieniu i tym trudnościom zbliżenie się do Boga i przez to też pewną chęć i nawet gotowość, aby intymnie z Nim rozmawiać. Że jeśli tego cierpienia i tej trudności nie ma, to wtedy też zupełnie inaczej otwieramy się na tego Boga. A cierpienie jakby było takim kilofem, które, tak obrazowo mówiąc, pozwala nam się przebić do prawidłowej relacji z Nim. Oczywiście to nie zakłada, że my musimy tego cierpienia wyszukiwać, tylko już to cierpienie, które jest w nasze życie, już jest tam wpisane, można dobrze wykorzystać i przez to rozbudować swoją modlitwę. Tak, z pewnością, tak. I to też pokazuje, że cierpienie można zmarnować, prawda? Że jak człowiek cierpi, jednocześnie unosząc pięść przeciwko Bogu, to jakby to swoje cierpienie przeżywa w taki, no, w sposób niemądry. To oczywiście trudno cierpienie oceniać i nikt się na to nie poważy, ale są na pewno te dwa sposoby na przeżywanie cierpienia, mądry i niemądry. No i to też pokazują ci dwaj wiszący na krzyżu po prawej i po lewej stronie Jezusa, prawda? Ten, który z cierpienia wyciągnął wniosek, muszę zawołać Jezu, i ten, który z cierpienia wyciągnął wniosek, muszę Boga przekląć. I też powracamy do dwóch obrazów Boga. Jeden jest oparty na pretensji, a drugi doszukuje się pozytywów nawet w tym, co jest, i przez to przyciąga do siebie łaskę. Oczywiście, tak, dokładnie o to przecież chodziło w raju. To zły duch zaczyna dialog z człowiekiem od takiego rzucenia ziarna podejrzliwości. Czy to prawda, że Bóg was nie kocha? Czy to prawda, że Bóg coś wam zabiera? Czy to prawda, że Bóg wam czegoś odmawia, nie? I ludzie, którzy żyją otoczeni totalną Bożą łaską, na każdym kroku widzą dowody Bożej miłości, bo przecież są otoczeni rajem, który cały powstał po to, by drzewo po drzewie, owoc po owocu, chmury, grunt pod nogami, jeziora, oceany, rzeki, gwiazdy, zwierzęta, żeby to wszystko wołało Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Nie? I człowiek otoczony tymi dowodami Bożej miłości nagle zaczyna w tą miłość wątpić, bo usłyszał, to jest za mało, jest jeszcze coś, czego Bóg ci odmawia. Więc to jest dokładnie to samo doświadczenie, które i my w życiu przeżywamy. Albo otworzymy oczy na prawdę o tym, że jesteśmy otoczeni dowodami Bożej miłości, no albo wejdziemy w ducha krytyki, narzekania i podejrzliwości nawet wobec tego, który nam za darmo dał każde uderzenie serca i każdy oddech.
I w jednej z wypowiedzi ojciec zaczął rozwijać temat ilości modlitwy, ile razy ma być pewne rzeczy przedstawiane, że nie chodzi właśnie o policzenie tego, tylko nastawienie się na pewne serce, na to, żeby w centrum postawić Pana Boga. Ale mimo wszystko chciałbym jeszcze ten temat zgłębić i zastanowić się, czy jest jakieś minimum i maksimum modlitwy. I czy to może być zróżnicowane z racji na nasze powołania, na style naszego życia? Czy można gdzieś powiedzieć o minimum, o maksimum, czy to raczej jest nietaktowne? Jestem przekonany, że Kościół jednak uczy nas, że jakieś zaniedbania w sprawie modlitwy możemy poczynić, prawda? Że możemy tutaj okazać się ludźmi niewystarczająco gorliwymi, i dlatego nie chciałbym, żeby z moich wypowiedzi wyniknęło coś przeciwnego do tego, czego uczy Kościół. Ale Kościół także uczy o obowiązkach stanu chociażby, czyli o tym, że inne obowiązki stanu ma mnich czy kapłan, inne obowiązki stanu ma ojciec, mama czy człowiek, który prowadzi aktywne życie zawodowe na innych polach. Natomiast rzeczywiście taką receptą, która to wszystko przepięknie tłumaczy, jest z kolei bardzo ugruntowana w chrześcijaństwie myśl, że wszystko może być modlitwą. I że modlitwą nie jest tylko i wyłącznie ten moment, w którym ja klęcząc albo siedząc w kościele zwracam swoje myśli i słowa ku Bogu, że równie wielką i równie świętą modlitwą będzie zrobienie prania dla swoich dzieci albo zrobienie zakupów dla swojej sąsiadki, że to także będzie modlitwa, bo też będzie oddawaniem chwały Bogu i też będzie uwielbianiem Boga w codzienności. Aczkolwiek też nie możemy się zgodzić na pewien kompromis między życiem a modlitwą, żeby wycofać te momenty całkowitego poświęcenia się dla Pana Boga i skupienia na Nim myśli kosztem naszego życia, bo powiem, przecież ja się tak bardzo poświęcam człowiekowi, więc to wystarczy. Wielcy święci mówili wyraźnie, że nie da się kochać człowieka, jeśli się wpierw nie spotka z Bogiem, prawda? Matka Teresa z Kalkuty, która miała ogromną ilość życiowych obowiązków i była człowiekiem zapracowanym po łokcie, zaczynała dzień od godzinnej adoracji, bo po prostu wiedziała, że jak tego nie zrobi, to nie będzie miała siły do tych wszystkich innych obowiązków. I ja nieustannie spotykam ludzi, którzy mówią, nie miałbym szansy być człowiekiem dobrym dla swoich współpracowników, aktywnym, pomysłowym, twórczym, jeśli bym wpierw każdego dnia chociażby nie zaczął czy nie skończył takim wyłącznym spotkaniem z moim Bogiem, taką chwilą, która jest tylko pomiędzy mną a Nim, prawda? I kiedy mówię chwilą, to myślę też o tym, że każdy powinien do tego podejść bardzo rozsądnie. Pamiętam rozmowę z taką dziewczyną 20 czy 25-letnią, która mówiła, mam ogromną trudność w relacji z moją mamą, bo od dawna nie rozmawiałyśmy ze sobą, bo moja mama jest tak zagłębiona w modlitwę i tyle tych modlitw codziennie ma do odmówienia, że nawet jak idziemy na spacer, ja bym chciała z nią normalnie po ludzku porozmawiać, to wiem, że ona trzyma w kieszeni różaniec i w czasie, jak ja do niej mówię, to odmawia kolejne zdrowaśnie. Wręcz karykatura modlitwy przedstawiona. No, na pewno jakiś konkretny żal konkretnej osoby, która ma święte prawo do uwagi swojej mamy, prawda, czy taty, ma święte prawo do tego, żeby się ze swoimi bliskimi, ukochanymi spotkać w uczciwej, dobrej rozmowie na spacerze, ale ktoś założył sobie, że ważniejsze będzie modlenie się w tym momencie i nagle
nagle pojawia się taka trudność, prawda? I nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek ocenić, tak? Tylko żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że Bóg tak pięknie przewidział, opowiedział nam świat, że w tym świecie jest czas na wszystko. I na spotkanie z drugim człowiekiem, i na oddanie się stuprocentowo swojej pracy, i na troskę o zagubionych, chorych, samotnych, biednych, i na modlitwę. Nie? Wszystko w życiu ma swój czas i trzeba o tym też mądrze, ewangelicznie pamiętać. Mhm. Jezus, który był bardzo zapracowanym człowiekiem, który miał bardzo wielką misję do wykonania i mógłby śmiało powiedzieć, mam obowiązki wobec swoich uczniów, więc muszę być wypoczęty, prawda? Mógłby to uczciwie powiedzieć. Jednocześnie chodzi na całonocne modlitwy, bo wie, że cała jego misja właściwie od tego zależy, prawda? Zanim powoła 12, to wpierw się całą noc modli. Bo najzwyczajniej w świecie bez tej relacji z Ojcem nie odważyłby się tego zrobić. Mhm. Czyli taka harmonijna współpraca z Bogiem i wiedzenie, że trzeba dobrze porozkładać akcenty. Zresztą też moją osobistą obserwacją jest to, że nawet kiedy jest wiele spraw, to warto czasami odstawić pewne rzeczy, które nie są na glące, i później Pan Bóg je jakoś wyrównuje. Że On jakby w tych miejscach, w których ja poświęciłem się modlitwie, też różne rzeczy pouzupełnia. A z drugiej strony są takie rzeczy, które muszę zrobić, bo wiem, że w tym już Pan Bóg nie będzie ze mną i jakoś to tworzy później całość. Tak, rzeczywiście niektórzy święci mówili też, zostawiam Boga dla Boga, prawda? To znaczy, jeśli mam swoją chwilę na przykład na adorację czy modlitwę i w tej samej chwili mój bliźni poprosi mnie o pomoc, no to byłoby nieludzkim powiedzieć mu, teraz się modlę, daj mi spokój. Ale byłoby też bardzo niemądre całkowicie poświęcić się życiu aktywnemu, rezygnując z całej tej sfery swojej osobistej relacji z Bogiem. Jest na Wawelu taki piękny obraz, to znaczy w komnatach królowej Jadwigi, która była człowiekiem wielkiej modlitwy, pojawia się w wielu miejscach, także na jej osobistych przedmiotach, taki szczególny znak, taki właściwie jej herb. To jest plecionka złożona z dwóch liter M. Święta Jadwiga uznała ten monogram, dwie litery M przeplecione, za jakby swój ideał życia. A te dwie litery M pochodzą od Marii i Marty. Marta to życie aktywne, usługiwanie, troska, a Maria to życie kontemplacyjne. Usiadła u stóp mistrza i go słuchała. I ideałem nie jest ani życie Marty, czyli ciągłe gonienie za obowiązkami, ani życie Marii, czyli usiąść u stóp mistrza i się w niego wsłuchiwać. Ideałem jest połączenie tych dwóch sposobów życia i harmonijne połączenie właśnie vita activa i vita contemplativa, życia aktywnego i życia kontemplacyjnego. I dopiero w tym połączeniu, w tym harmonijnym połączeniu jest chrześcijański ideał. No i niestety nikt nas nie usprawiedliwi i nie da nam schematu, który będzie tłumaczący życie każdego człowieka, tylko to trzeba rozeznać. Bardzo popularne ostatnio słowo, ale bardzo potrzebne, że trzeba to wyczuć i metodą często prób i błędów i obok tego pewnego kierownictwa duchowego odkryć pewną formułę dla swojego stylu życia, dla swojego powołania, stanu itd. Tak jest. Super. Dobrze, że znaleźliśmy ten złoty środek w tym rozeznaniu i teraz przechodząc dalej, jak się modlić?
To jest pytanie szczególnie cenne z racji na ojca, bo ojciec jako zakonnik Paulin, jak wspomniałem, który ma to doświadczenie duchowej stolicy Polski, też doświadczenie różnych mediów, obserwowania przeróżnych osób, prowadzenia dużej ilości rekolekcji, może nam właśnie powiedzieć o różnych sposobach modlitwy i o też pewnym doświadczeniu, jak ojciec dojrzewał do nich. I znowu pewnie trzeba by tutaj zrobić takie zastrzeżenie, że nie ma jednego dobrego sposobu modlitwy, nie ma jednego stylu czy jakiejś takiej normy zunifikowanej, która by dla każdego była równie dobra i równie skuteczna. Jakby piękno w tym wypadku polega na ogromnym bogactwie, na tym, że mamy przecież tyle przeróżnych nurtów, od tych nurtów typowo biblijnych, które mi są bardzo bliskie, tak? Modlitwa psalmami, modlitwa czytaniem Ewangelii, przez nurty zaczerpnięte z przeróżnych rodzajów chrześcijańskiej mistyki i duchowości, aż po nurty bardzo współczesne, chociażby adoracyjne czy uwielbieniowe. Jednym słowem, myślę, że byłoby wielkim błędem, gdybyśmy powiedzieli tak albo tak. Byłoby wielkim błędem, gdybyśmy powiedzieli teraz ty porzuć wszystko to, co wiesz o modlitwie, cały swój dotychczasowy sposób modlitwy i zacznij się modlić inaczej, bo myśmy uznali, że tak będzie lepiej. To zupełnie nie tak działa. Nie? Tego bogactwa w Kościele jest pod dostatkiem i ono jest święte. To znaczy na pewno inaczej się będzie modlił mnich z chrześcijańskiego wschodu, inaczej się będzie modlił mnich benedyktyński czy eremita na pustyni, no inaczej się będzie modliła rodzina wychowana na oazie rodzin, inaczej się będzie modliła rodzina wychowana w neokatechumenacie, inaczej w parafii franciszkańskiej, inaczej w parafii paulińskiej. Broń Boże, nie chodzi o to, żeby teraz wybierać, które z tych styli są mądrzejsze, piękniejsze czy lepsze. A gdyby ojciec podzielił się swoim stylem modlitwy i też poniekąd zrobił wprowadzenie, dlaczego akurat tę modlitwę ojciec odkrył i co na ojcu daje? Czyli tak skupić się trochę na takiej merytoryce tej modlitwy. Ja już troszeczkę o tym, szczerze mówiąc, opowiedziałem, gdy mówiłem o tym dobrym Ojcze na krzyżu, tak? Znaczy mówiłem o tym, że mi bardzo bliska jest modlitwa, tak zwana modlitwa Jezusowa, czyli przywoływanie w swojej duszy, także na języku, przywoływanie imienia, świętego imienia Jezus. Jest to mi bardzo bliskie, ponieważ ja z kolei także prowadzę dosyć aktywne życie. Dużo pracuję, dużo rozmawiam z ludźmi, podejmuję na bieżąco dużo różnych decyzji. Czasami te rozmowy bywają niesamowicie trudne, czasami wymagające. I w związku z tym chciałbym, żeby każda z tych rozmów, każda z tych chwil codzienności była przepełniona modlitwą. Więc dużo w sercu wołam imię Jezus. I super. I to jest kapitalna rzecz, ponieważ tutaj wielu słuchaczy może się odnaleźć, bo mnóstwo życiorysów dzisiaj jest rozbieganych. Wiemy, jakie mamy tempo życia, tę wielość decyzji do podejmowania. Wiem też o różnych funkcjach, które pełni też ojciec w mediach. Też swego czasu ojciec był przedstawicielem medialnym Jasnej Góry. Więc jak właśnie tę modlitwę sprowadzać do swojego codziennego życia, jeśli jesteśmy w tym nurcie spraw. Jakby taki pewien samouczek opisał ojciec. To by, wydaje mi się, było bardzo cenne. Jestem przekonany, że jednak modlitwy nie można rozpoczynać od pozostania w tych swoich codziennych sprawach i w tych swoich codziennych aktywnościach. Że jednak szkołą modlitwy jest pustynia. I dlatego, jeśli ktoś czuje, że ma trudność z modlitwą, że jego modlitwa jakby wymaga przepracowania, przemyślenia, jakiejś może nawet walki,
to ja bym bardzo serdecznie zachęcał do tego, żeby się udać na pustynię, na rekolekcje zamknięte, na dni skupienia, a przynajmniej jeśli to jest totalnie niemożliwe, to na taką wytrwałą, dłuższą adorację i to codzienną, po to, żeby stworzyć taką przestrzeń pustyni, w której Duch Boży zacznie do ciebie mówić. Zacznie ci opowiadać, czego od ciebie konkretnie chce, ku czemu ciebie powołuje. I ja jestem akurat w tej luksusowej, można by powiedzieć, sytuacji, że moja droga powołania mnie przeprowadziła przez nowicjat, który był takim rocznym doświadczeniem, intensywnym bardzo doświadczeniem pustyni. Potem przez formację seminaryjną, potem przez formację stałą, moją zakonną i tych przestrzeni na takie wycofanie się z codzienności jest bardzo wiele różnych. Także wtedy, gdy sam głoszę, staram się, żeby to było otoczone moją pustynią, żeby Boga słyszeć. Ja też mam to szczęście i ten luksus duchowy i życiowy, że zaprzyjaźniłem się bardzo z ojcami kapucynami, którzy prowadzą w Polsce takie domy modlitwy, w których są także pustelnie. I staram się przynajmniej raz do roku na tydzień iść do pustelni. To jest niewiele, ale bardzo, bardzo mi pomaga odświeżyć, odnowić moją modlitwę, powrócić do jej źródeł, powrócić do takiego no, zgłębionego kontaktu z moim Panem, z moim Bogiem. I stąd się dopiero bierze cała reszta, to znaczy to, że jakby napojony u tego czystego źródła, mogę potem przez jakiś czas w tej modlitwie funkcjonować i ją w sobie kultywować. I rzeczywiście no, polecałbym bardzo tym wszystkim, którzy czują się zabiegani, rozpędzeni, nadaktywni, powrót do chociażby takiego przepięknego i świętego tekstu, którym jest taka prosta książeczka pod tytułem Modlitwa Pielgrzyma, prawda? I to jest już bardzo dużo. Odkryć, czym jest modlitwa Jezusowa, od czego ona się zaczyna, ku czemu ma prowadzić, a technika przyjdzie sama, bo technikę każdy musi sobie sam jakby wypracować, jakby sam się z nią zmierzyć. Mhm. Czyli tak jak słucham ojca, to proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, zakłada ojciec, że trzeba wytworzyć sobie bazę pustyni, gdzie właśnie spróbujemy z tego czystego źródła, czystej wody i kiedy to wypracujemy, to później możemy do tej pustyni powracać w mieście, jak to dzisiaj jest takie popularne powiedzenie, pustynia w mieście, czyli sobie mogę przywoływać te doświadczenia i je powoli trochę wyczerpywać i znowuż muszę naładować te przysłowiowe akumulatory, będąc na pustyni, nawiązując kontakt z Bogiem i potem znowuż do pewnej aktywności pójść i pamiętać, jak ta relacja wzorcowa wygląda. Tak robił Jezus. No tak. Znaczy, jak się czyta Ewangelię, to bardzo wyraźnie widać, że on miał taką właśnie metodę, że powracał do takiego intensywnego spotkania z Bogiem po to, żeby potem móc żyć aktywnie. I to nie znaczy, że w tym życiu aktywnym zapominał o modlitwie. Przecież był pobożnym Żydem, który codziennie rano zakładał tefilim i swój szal modlitewny i śpiewał psalmy, a o zachodzie słońca śpiewał Szema Izrael. Więc no, poza tym też dopełnił wszystkich rytuałów żydowskich. To była jego codzienność była wypełniona obecnością Bożą, obecnością Ducha Bożego, ale sam w tym wszystkim miał też potrzebę uciekania na pustynię, czy uciekania w takie miejsca, gdzie mógł całkowicie się temu poświęcić. No i trudno, żebyśmy my mieli lepszy pomysł i lepszą metodę niż on. No tak, dokładnie. Jeśli jesteśmy przy temacie pustyni,
to trochę to rozszerzmy i powiedzmy trochę na temat miejsc modlitwy. Gdzie najlepiej się modlić, a gdzie to z kolei jest niedozwolone, jeśli są takie miejsca. Bo wiadomo, wiele osób opowiada, że bardzo lubi modlić się w Licheniu, pojechać na Jasną Górę i tam szczególnie doświadczają tego spotkania z niebem, mogą się do siebie wejść do swojego wnętrza. Ale jak w codzienności? Czy są jakieś specjalne miejsca modlitwy? Czy raczej można powiedzieć, że możemy się modlić zawsze, oczywiście pomijając temat sakramentów, no bo one się odbywają w kościele i w przestrzeni sakralnej? Ja jestem przekonany, że przestrzeń sakralna bardzo, bardzo w modlitwie pomaga i jest najnaturalniejsza dla modlitwy. Trudno jest zignorować, i nikt tego nie próbuje robić, ale trudno jest zignorować fakt, że najpełniej w obecności Bożej stajemy, gdy jesteśmy na adorację Najświętszego Sakramentu. To znaczy żywy, obecny sakramentalnie Bóg i my, wpatrzeni w siebie nawzajem, no to jest właśnie ten ideał bycia na modlitwie, ten ideał najpełniej jakby realizujący także bardzo ludzką potrzebę, dlatego że my tych zewnętrznych znaków i tego poczucia bliskości po prostu po ludzku, zmysłowo bardzo, bardzo potrzebujemy. No ale mam też świadomość tego, że kiedy wychodzę po mszy świętej z kościoła, wypełniony Bożą obecnością, to sam jestem tabernakulum, prawda? Sam jestem Arką Przymierza, w której Bóg się ukrył, zamknął. Sam jestem jak Matka Najświętsza w dniach, w których spodziewała się swojego Syna, przyjścia na świat swojego Syna, więc sam jestem jakby, no nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale sam jestem w ciąży, no jestem tym, który niesie Jezusa w sobie po prostu, jak ona niosła. Więc to jest rzecz, którą ja sądzę, my często zapominamy, banalizujemy. Kiedy wychodzę z kościoła po Eucharystii, sam jestem monstrancją. I to nie jest tak, że obecność realna, eucharystyczna, sakramentalna, obecność Jezusa kończy się w momencie, w którym ja strawię materialnie, strawię Komunię Świętą. No nie, przecież przyjąłem tą Komunię Świętą w całym jej duchowym wymiarze. Bóg wybrał sobie mnie na mieszkanie, to ja jestem Jego świątynią, nie? I jeśli spojrzę w swoje serce, no to mogę się modlić przed Najświętszym Sakramentem bardzo, bardzo dosłownie. Oczywiście, tak jak mówię, człowiek potrzebuje znaków, człowiek potrzebuje tych objawów bliskości, no ale nie zapominajmy, że człowiek ma też ten święty, duchowy wymiar, który często do nas nie dociera, bo po prostu zapominamy o tym, że tak po prostu jest. I dlatego mamy po mszy świętej, bardziej powiedzieć pod koniec mszy świętej, błogosławieństwo na rozesłanie, czyli że świętość, której doświadczyliśmy w trakcie mszy, mamy potem wprowadzić w świat, do którego idziemy. Dokładnie tak. To znaczy, msza się nie kończy zasadniczo, tak? Msza ma to do siebie, że trwa, dokonuje się potem w naszym życiu. A jeśli chodzi o postawę ciała, to jak się modlić? Wiadomo, starsze osoby stwierdzą, że nie wypada należąco, no bo to jest bardziej odpoczynek, a modlitwa powinna być aktywnością. Czy są specjalne formy modlitwy, ukształtowania ciała, postawy, które sprawiają, że ta modlitwa może być głębsza? Czy raczej to wszystko zależy od ducha i od wewnętrzności, a nie od zewnętrzności naszej? Jak ojciec czuje, jak ojciec to obserwuje? Gdyby zapytać chrześcijanina ze wschodu, to by powiedział, że on nigdy do modlitwy nie klęka, bo klęczą niewolnicy, klęczą grzesznicy na pokucie, a ktoś, kto jest w obecności Bożej, no to doświadcza synostwa, doświadcza tego, że
jego godność jest uniesiona bardzo wysoko. No ale to chrześcijanie wschodu, taką mają duchowość. Myślę, że ja w głównej mierze mówię do chrześcijan zachodu, rzymskich katolików, i nas uczono bardzo konkretnego sposobu przeżywania modlitwy. Mama z babcią podpowiadały i w tej postawie klęczącej się modlić. I ja myślę, że to są gesty godne szacunku i godne kultywowania. Jeśli jesteś bardzo, bardzo zmęczony albo chory, albo wyczerpany, no to módl się należąco. Ani to Boga nie obrazi, ani mu nic nie ujmie, ani nic nie umie twojej modlitwie. Ale też pamiętaj o tym, że postawa ciała często może odzwierciedlić postawę twojego ducha. I jeśli czujesz się komfortowo wobec Boga, leżąc, czy siedząc, czy spacerując po parku, no to nie ma w tym ani nic złego, ani gorszego niż modlitwa na klęcząco. Mhm. Tylko to może być po prostu pomocą. Tak? To uklęknięcie, tak. Że nasz ten duch się nastraja trochę. Oczywiście, korzystaj z tego, czego nas nauczyli święci, prawda? Jak się patrzy na takiego mistrza modlitwy, jakim był Jan Paweł II, to się go widzi często klęczącego, prawda? I warto z tych podpowiedzi korzystać. One mogą ci tylko pomóc. Więc ja bym powiedział tak, technikalia, czy właśnie kwestie postawy, czy używanych słów, czy metod są drugorzędne, to prawda, ale uzewnętrzniają i unaoczniają nam, jaka jest predyspozycja naszego ducha. I dlatego bardzo warto także nad tym się poważnie zastanowić, no i pozostać jakby w tym głównym nurcie, tym pięknym, tradycyjnym nurcie, który wart jest kultywowania, bo czasami od utraty tych zewnętrznych form zaczyna się rezygnacja z tego, co jest samym sednem. Kolejne bardzo ważne pytanie i pytam o to też osobiście, nie tylko tutaj zadając pytania ojcu, tylko również mnie to bardzo ciekawi, ponieważ muszę tutaj przyznać, i to pewnie będzie komplementem i to dużym, jest dla mnie ojciec pewnym mistrzem w podchodzeniu do Słowa Bożego. Ja słucham ojca komentarzy i one są dla mnie inspirujące. Pokazują mi częstokroć zupełnie inne podejście do Ewangelii, do różnych tekstów. Jest to dla mnie urozmaicające, więc pytam, jak ojciec sięga po Słowo Boże? Jak je czyta? Czy to, do czego ojciec dochodzi, wynika z długości drogi, w którą już ojciec jest zaangażowany, to, że ma ojciec tyle lat kapłaństwa, życia konsekrowanego, że ojciec poprowadził tyle rekolekcji, czy jest też jakiś sposób, który pozwoli bardziej się napełnić tym tekstem? Po pierwsze, bardzo dziękuję za bardzo miłe słowa. Ja mam takie doświadczenie, że to jest przede wszystkim łaska. Wpierw bym chciał powiedzieć, że jest to po prostu niezasłużone, że to nie jest tak, że przyjąłem jakąś technikę. Poza tą jedną prostą rzeczą, a mianowicie taką wewnętrzną decyzją, że chcę, żeby Słowo Boże było w moim życiu codziennie. I to jest to pierwsze główne założenie, które sprawiło, że Pan Bóg pozostał wierny i mi karty Pisma Świętego otwiera. A Słowo Boże jest, Jezus to powiedział, jak ziarno i takie trzeba traktować, to znaczy nie należy się spodziewać, że efekty przyjdą od razu. Tak jak w sianiu, wpierw człowiek musi zaorać, potem rozsypać, coś utracić, wypuścić z rąk, potem cierpliwie czekać, aż to ziarno wykiełkuje, a potem cieszyć się jego owocami. I w czytaniu słowa też chyba o taką cierpliwość, wytrwałość chodzi przede wszystkim. Często ludzie otwierają Pismo Święte i po jednym, drugim dniu czytania mówią, no nic do mnie tutaj nie przemawia, nic tu nie jest o mnie,
Nie będę, rezygnuję. Tymczasem ja mam takie wspomnienie właśnie z nowicjatu, kiedy zacząłem na poważnie czytać Pismo Święte, że no pierwsze tygodnie i miesiące nowicjatu polegały właśnie na takim totalnym doświadczeniu, że w Ewangeliach, w Słowie Bożym nic właściwie nie było o mnie. I to było raczej nudzenie się i jakaś udręka. I pogłębiało się takie przekonanie, że to jest marnowanie czasu. Aż przyszedł dzień, w którym ta ściana po prostu zniknęła. Udało się ją przebić. I nagle każde słowo Ewangelii było o mnie. Ale to też się, wracając do początku naszej rozmowy, wzięło no, z bezsilności i z takiego upokorzenia, z takiego poczucia, że nie chodzi o moje zdolności interpretacyjne, nie chodzi też o to, żebym ja potraktował Pismo Święte jak labirynt, w którym muszę się posługiwać jakimiś technikami, jakąś konkretną wiedzą, żeby to Pismo Święte poznać i rozgryźć ukryte przesłanie, jakoś tam utajone, zakodowane przez Pana Jezusa w Jego słowach. Że chodzi o coś zupełnie innego, że chodzi po prostu o doświadczenie własnej bezsilności, w której no Bóg okazuje się być silny, łaskawy i hojny. Bo to trochę tak jest, że kiedy my próbujemy własnymi siłami różne rzeczy zrobić, to ciągle to jest ludzkie. A kiedy dokopiemy się do tego strumienia łaski, to wtedy jak się na niego otworzymy, to Pan Bóg nas ciągle zaskakuje. Tak rozumiem ojca słowa. Dokładnie o to mi chodziło. No to jest akurat taki skarbiec, do którego człowiek się nie przekopie sam. Tam trzeba być wpuszczonym, prawda? Trzeba dostać łaskę. Czyli drzwi są i klamka od strony Pana Boga. My prosimy, pokazujemy gotowość i On w pewnym momencie otwiera i mówi: trzymaj, bo widzę, że jesteś gotowy. Tak, i to też nie jest tak, że właśnie mamy do czynienia z tajnym kodem, że trzeba tak w takim jakimś gnostyckim wyobrażeniu podchodzić do czytania Pisma Świętego jak do właśnie jakiejś księgi zakazanej, w której ukryte są tajemnice i teraz ja, ponieważ posiadam wiedzę, mądrość i świętość, no to wreszcie do tego się dobiorę. No nie, wprost przeciwnie. Znaczy Bóg się bardzo wylał na kartach Pisma Świętego, bardzo się ujawnił i chyba też o to chodzi, żeby z taką prostotą do tego podejść. Nie? Widzimy profesorów biblistyki, którzy każde słowo osobno rozumieją i potrafią odmienić po hebrajsku, aramejsku, grecku i łacinie, a ducha Ewangelii nie pojęli ani trochę, prawda? I widzimy ludzi prostych, którzy nigdy nie studiowali języków starożytnych i nie napisali doktoratu o księdze kapłańskiej, a księga Pisma Świętego jest dla nich nieustannie lampą, światłem, drogowskazem, bo czytają w Duchu Bożym. Wielokrotnie tego doświadczam, prowadząc różne grupy biblijne, między innymi na Skype prowadzę z internautami i widzę, że czasami osoby bardzo proste potrafią dać mi zupełnie nowe światło na słowo i one po prostu jakby dostały wiedzę wlaną. Jakby to właśnie to nie było od nich. Tak, bo mówią o życiu, a nie o ideach, prawda, czy wyobrażeniach. Czyli to pokazuje, że Pismo Święte może być czytane przez każdego, nie trzeba mieć doktoratu i zresztą nawet w samym katechizmie Kościoła katolickiego odnajdujemy opis i pewien podział różnych sposobów czytania, że możemy czytać wedle metody historyczno-krytycznej, do tego potrzebujemy wiedzy, stylów Pisma Świętego, właśnie tego całego warsztatu, ale możemy też czytać alegorycznie, możemy czytać duchowo. I wtedy obojętnie jaką mamy wiedzę, to jak mówi jedna z maksym, Pismo Święte rośnie wraz z czytającym. Chociaż rzeczywiście Słowo Boże samo mówi, że nie jest do prywatnego wyjaśniania. Mhm. I nie chodzi o to, że ja teraz mam wziąć Pismo Święte i sam je sobie na własny użytek tłumaczyć, bo mogę się w tym pogubić, mogę w tym pobłądzić.
Więc w czytaniu Pisma Świętego potrzebuje na pewno wspólnoty Kościoła, prawda? Takiej wspólnoty, która też będzie weryfikować, czy idę w dobrym kierunku, czy nie nadużywam słowa. Potrzebuje, tak jak ksiądz powiedział, właśnie kierownika duchowego, który mnie też przeprowadzi przez to czytanie Pisma Świętego. Do tego potrzebujemy takich grup, chociażby o jakich ksiądz mówi, no po prostu wspólnoty. No i ostatecznie potrzebujemy też takiego bardzo prostego założenia pierwotnego, że nie czytam nigdy Pisma Świętego przeciwko komuś, prawda? Że nie czytam po to, żeby coś komuś udowodnić, kogoś pokonać albo zaorać argumentem z Pisma Świętego, że Pismo Święte nie może służyć mi do tego, żebym ja był przeciwko komuś, nie? Że ono ma służyć Bogu, żeby dotarł do mojego serca. No i też nie możemy czytać pod tezę, czyli sobie założyć, że będę szukał czegoś w Piśmie Świętym, bo wiadomo, jak to w tekście, wszystko można sobie znaleźć i się do wszystkiego doszukać, tylko trzeba czytać całościowo, od różnych stron. Ja lubię taki obraz i często go mówię w kontekście dogmatów Kościoła katolickiego, że mi to wygląda trochę tak, na jak mamy pastwisko i są jakieś zwierzęta hodowlane i trzeba postawić płot. To w momencie, to ten płot to są te dogmaty i one mówią, jeśli jesteś wewnątrz, to czujesz się bezpieczny i jeśli nie masz dobrego zaplecza, lepiej nie wychodź na zewnątrz, bo możesz się pogubić. Czasami teolodzy muszą wyjść, ale ciągle patrzą na ten płot, żeby nie stracić punktu odniesienia. Bardzo piękne porównanie, tak, ono dokładnie pokazuje, o co chodzi. To trochę tak jak pewnie jak z nurkowaniem, że jak umiesz pływać żabką, no to pływasz tyle, ile potrafisz, a jak umiesz pływać z butlą tlenową, no to nurkujesz na 8, 10 czy na 100 metrów, prawda? Tylko że no, jak jesteś na etapie żabki, to nie próbuj na 100 metrów, prawda, w głąb. Bo się zmęczysz i potem będą złe tego konsekwencje. Tak jest, no też Pan Bóg daje głębię, ale na swój sposób, tak? I głębię, która jest potrzebna mi w moim życiu, a nie taką głębię, którą ja sobie wyobrażam. Tak? Ludzie czasami mają taką ambicję, żeby być mistykiem, żeby mieć objawienia, żeby słyszeć przesłania albo umieć czytać znaki, albo prorokować. Myślę, że w tym może być sporo pychy, to po pierwsze, a po drugie, podstawowa rzecz. Czy to jest, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg tego dla mnie chce, nie? Czy jeżeli dostałbym taki dar, to czy on by służył mojemu zbawieniu i zbawieniu ludzi wokół mnie, czy może by, nie daj Boże, posłużył mojej pysze? No właśnie, żeby wiedzieć, po co to wszystko jest i ku czemu to wszystko zmierza i ciągle badać swoje serce. To tutaj był piękny w tym papież Benedykt, prawda, że człowiek gigantycznej wiedzy i głębi w czytaniu Pisma Świętego, a jednocześnie tak szalenie prosty i pokorny, prawda? No, Benedykcie, papieżu można by było mówić o bardzo długo, bo to naprawdę wielki człowiek był i jeszcze wiele będzie inspiracji pewnie z jego nauczania i z dokumentów, które zostawił po sobie. Pytanie przedostatnie. Co robi ojciec, kiedy nie chce się ojcu modlić? Kiedy ojciec jest zmęczony? I jak się ojciec wtedy motywuje? Czy raczej może odpuszcza? Czy próbuje się jakoś przekonać? To jest pytanie o tyle uczciwe, bo my się z tym wszystkim mierzymy. Gdy mamy różne obowiązki i widzimy przeróżne dzieła, które są przed nami i one naprawdę są pozytywne, one mogą wiele wnieść w życie ludzi. Obok tego mamy życie modlitwy. Jak to ze sobą współpracuje? I pytam o praktykę, o te pewne bitwy i broń, którą ojciec wyciąga w momencie, kiedy jest trudno. I to może być niesłychanie ratujące dla słuchaczy. Też pytam o to dla siebie, bo wielokrotnie muszę stawać też sam w szranki o walkę o modlitwę. Myślę, że mogę powiedzieć tylko o dwóch rzeczach. Pierwsza, jak mam takie momenty w życiu, że naprawdę jestem bardzo, bardzo zmęczony albo osłabiony i tego czasu na modlitwę jest mniej, to bardzo się staram dobrze przeżyć Eucharystię.
Bardzo się staram, żeby Eucharystia była prawdziwą modlitwą, żeby nie była uczestnictwem, udziałem, czasami dosyć biernym, tylko żeby tutaj znaleźć tą swoją przestrzeń na modlitwę. To pierwsze. A druga myśl, która mi bardzo towarzyszy wtedy, kiedy u mnie słabiej z modlitwą, to takie zaufanie Kościołowi, że ponieważ jesteśmy jednym ciałem i ja dzisiaj nie mam siły albo czasu, albo po prostu nie jestem w stanie się dużo modlić, to w tym jednym ciele, jakim jest Kościół, mam braci i siostry, którzy się dzisiaj dużo modlili. I to nie jest ich prywatna modlitwa. Ona nie działa tylko na nich i w nich. To jest modlitwa, która jest skarbem Kościoła, więc ja w tym skarbie uczestniczę. I tak jak wiem na pewno, że ojcowie Kameduli wstają o 3 w nocy, czy moi bracia kapucyni gdzieś tam w Zagórzu wstają o 2-3 w nocy, żeby śpiewać psalmy, i że ja tego na pewno nie zrobię, bo muszę być o 8 rano w pracy na 8 godzin, więc byłoby to niemądre z mojej strony, ale ta ich modlitwa to jest także moja modlitwa, bo oni się modlą także ze mną i za mnie. I to bardzo, bardzo pomaga. My o tym czasami zapominamy, nie? Że jeśli ja dzisiaj w południe o 12 odmówię Anioł Pański, to godzinę później, o 1 stopień geograficzny dalej, ktoś także o 12 odmówi Anioł Pański, i dalej, i się okaże, że cała kula ziemska modli się zgodnie z przesuwaniem się słońca, czy raczej zgodnie z ruchem ziemi. Więc najzwyczajniej w świecie no jesteśmy tym ciałem, które się modli i uwielbia Boga. Nawet gdy ja jestem dzisiaj słabszą komórką tego ciała, no to inne po prostu się pomodliły w moim imieniu, nie ze mną. A ja się będę modlił wtedy, kiedy ktoś obok mnie będzie słabszy. Piękno powszechności Kościoła. Ja ostatnio tak nawet myślałem w kontekście Eucharystii i tej systematyczności jej odprawiania, że w wielu parafiach o godzinie 7, 6.30, 18, a potem na drugim stronie globu w innej godzinie jakby ciągle permanentnie ta msza święta, która uobecnia mękę i zbawcze działanie Chrystusa się dzieje. To jest niezwykłe. To jest z jednej strony mistyczne, a z drugiej strony takie praktyczne i takie namacalne. No, to są mocne rzeczy. Tak, i bardzo, bardzo pocieszające także. I też przekonujące do tego, żeby w tej liturgii uczestniczyć. I tutaj mi się też formuje taki argument za brewiarzem, gdzie dla nas duchownych często jest on pewnym zmaganiem i trudem, gdzie się powtarza te psalmy, tak. Gdzie zdawałoby się, że już te emocje się nie pojawiają, bo przecież one są na wszystkie strony przerobione, przeanalizowane. Jeszcze naczytaliśmy się różnych komentarzy i biblistów i innych, więc czujemy te psalmy. A z drugiej strony mówimy sobie, i teraz ja tak nawet jak ojciec to powiedział, to sobie taką nową nadzieję wzbudziłem, że uczestniczysz w modlitwie Kościoła i dokładasz się, wlewasz kolejne środki na lokatę wspólną Kościoła, żeby później ktoś mógł wyciągnąć z tego. Tak, ktoś to będzie uboższy, tak jest. Tak, no to jest dobre. To dziękuję za tę myśl. I na koniec. Znalazłem taki cytat odnośnie modlitwy. Znalazłem różne, ale ten jakoś najbardziej mi podsumowuje tę naszą rozmowę i prosiłbym o krótki komentarz, jak ojciec go rozumie. Jest to cytat błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: nie myślmy, że modlitwa jest tylko mówieniem do Boga. Modlitwa jest bardzo często nadsłuchiwaniem, co Bóg mówi do nas. Bo wynika wprost z miłości, a w miłości po prostu ludzie słuchają się nawzajem, czy osoby słuchają się nawzajem, więc tak, no zawsze modlitwa się musi do tego faktu sprowadzić, tak, że nie jest techniką, nie jest przykrym obowiązkiem, nie jest sposobem na pokonanie Boga, jest sposobem na wejście w relację z Bogiem, więc będzie i słuchaniem, i mówieniem, i czasami po prostu byciem ze sobą zupełnie bez słów,
po to, żeby ze sobą być, bo na tym też polega czasami miłość. Tak, to bardzo dobrze nam podsumowuje tę rozmowę, że modlitwa to po prostu jest relacja, dlatego nie można ją mierzyć kategoriami skuteczności, efektywności i tego, co my planujemy w związku z nią, tylko po prostu jeśli kochamy, to się modlimy i to nas rozwija. Bardzo dziękuję, Ojcze, i poprosiłbym, aby Ojciec pobłogosławił zarówno mi, jak i wszystkim słuchaczom, którzy będą korzystali z tego materiału, aby nasza modlitwa coraz bardziej nas otwierała na Pana Boga. Z wielką radością niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję, Ojcze. Naprawdę jest Ojciec skarbnicą wiedzy, dlatego odsyłam wszystkich słuchaczy do Ojca materiałów, do Ojca rekolekcji. Jeszcze raz powtórzę tę stronę legan.eu i tam wiele mądrych rzeczy można znaleźć i przez to po prostu bardziej kochać siebie, Boga i drugiego człowieka. Co daj Boże, amen. Bardzo dziękuję. Piękna rozmowa. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję, dziękuję. Szczęść Boże, Ojcze. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.